Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Jan Rimaru. Pseudonim: Wampir z Bukaresztu. Liczba ofiar: 4. Czas i miejsce działalności: Bukareszt, lata 1970-1971. Wyrok: kara śmierci. Jego sprzymierzeńcami były wiatr, deszcz i śnieżyce. Przez ponad rok terroryzował Bukareszt, przemierzając nocami ulice miasta w poszukiwaniu ofiar. Atakował młode, atrakcyjne kobiety. Tak się złożyło, przypadkowo lub nie, że wszystkie były blondynkami. Gdy w końcu został aresztowany, mieszkańcy stolicy Rumunii odetchnęli z ulgą. Ale jego życie kryło więcej mrocznych tajemnic niż przypuszczano. Niektóre z nich wyszły na jaw dopiero jakiś czas po jego śmierci. W przypadku seryjnych morderców często winą za ich zwyrodniałe czyny obarcza się rodzinę. Jeśli chodzi o Rimaru, było to w pełni uzasadnione. Możliwe, że gdyby nie jego ojciec, Jan wiódłby życie przykładnego mieszkańca Bukaresztu i dotrwał do emerytury jako ceniony weterynarz. Ale po kolei. Rimaru przyszedł na świat 12 października 1946 roku w Korabi, tuż przy granicy z Bułgarią. Jego dzieciństwo nie należało do siadankowych. Był najstarszym z trzech synów państwa Rimaru, którzy nie należeli bynajmniej do zgodnych małżeństw. No i gdzie łaziłaś? Znowu się puszczasz? Wynoś się z domu, łajzo. Florea Rimaru regularnie bił żonę i w zasadzie nie było w ich domu dnia bez awantury. Wreszcie ojciec Jana wyprowadził się do Bukaresztu, pozostawiając wychowanie synów żonie i podjął pracę motorniczego. Jan nie był wzorowym uczniem. Powtarzał 9 klasę i miał trudności z nauką. Do tego stał się bohaterem skandalu obyczajowego, ponieważ uprawiał seks z niepełnoletnią córką swojego nauczyciela. Gdy miał 18 lat, skazano go za kradzież. W ten sposób wkroczył na dobre na przestępczą ścieżkę. Zawsze mógł na niej liczyć na pomoc swojego ojca, który płacił kaucję i wyciągał go z aresztu. Mimo słabych ocen i równie słabego zainteresowania nauką, w 1966 roku Jan zaczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Koledzy ze studiów i akademika nie mieli o nim najlepszego zdania. Potrafił całą noc czaić się pod pokojem innego studenta, do którego przyszła na noc dziewczyna. Łatwo wpadał w szał. Lubił się samookaleczać. No i śledził studentki. Totalny perwers. Rimaru powtarzał drugi rok studiów. Miał słabe oceny i liczne nieobecności. Nie był ulubieńcem nie tylko swoich kolegów, ale i profesorów. Sprawiał wrażenie półanalfabety. Był chorobliwie nieśmiały, a gdy już się odezwał, miał bardzo ubogie słownictwo. Wydawał się też pozbawiony jakichkolwiek zainteresowań. To ostatnie zdanie może nie do końca było prawdziwe. Rimaru miał swoją przerażającą i zbrodniczą pasję. Po raz pierwszy ujawniła się ona w pełni 8 kwietnia 1970 roku. Był środowy, późny wieczór, a ulice Bukaresztu tonęły w deszczu. Jedną z nich szła Elena Oprea, młoda pracownica fabryki. Już niemal dochodziła do bloku, w którym mieszkała, gdy zaatakował ją napastnik. Nie miała żadnych szans. Już przy tym pierwszym morderstwie ujawnił się modus operandi sprawcy. Atakował swoje ofiary zawsze za pomocą jakiegoś narzędzia. Młotka, siekiery, prętu lub noża. Brutalnie je okaleczał. Niekiedy nawet odgryzając kawałki ciała. A następnie, czasem już po śmierci, gwałcił. Zdarzało się też, że wysysał krew z zadanych przez siebie ran lub próbował to zrobić. To sprawiło, że śledczy zaczęli go nazywać wampirem z Bukaresztu. Kolejna napaść miała miejsce niespełna 2 miesiące później, w nocy z 1 na 2 czerwca. Morderca zaczaił się w okolicy cmentarza i tam zaatakował Florikę Marku. Przewrócił kobietę, pobił, dźgnął nożem, a następnie zgwałcił. Życie Floriki uratował przypadkowy kierowca ciężarówki, który zatrzymał się w pobliżu za potrzebą. Napastnik spłoszył się i uciekł. Wkrótce jednak wznowił ataki, a w mieście zapanowała panika. Mieszkanki Bukaresztu bały się same wychodzić z domu. Rozprzestrzeniały się plotki, niekiedy zupełnie absurdalne, na temat licznych ofiar czy wyglądu wampira. Tymczasem władze
nabrały wody w usta i przez długi czas próbowały ukryć fakt, że po ich idealnym, komunistycznym świecie grasuje seryjny morderca. Zabroniono dziennikarzom informowania opinii publicznej na temat napastnika. Śledztwo prowadzone przez inspektora Trajana Tandina przez długi czas tkwiło w martwym punkcie. Tymczasem sprawca atakował dalej, intensyfikując swoją działalność zimą 1971 roku podczas kolejnych napadów. Sprawy nie można było dłużej lekceważyć. Na polecenie Nicolae Ceaușescu, sekretarza generalnego rumuńskiej partii komunistycznej, do śledztwa zaangażowano agentów. Włączyło się w nie także tysiące cywilów, kierowców autobusów, recepcjonistów czy medyków. Miasto patrolowało 6 tysięcy osób, 100 samochodów i 40 motocykli. Operacja otrzymała kryptonim Orzeł. Schwytanie mordercy było zatem tylko kwestią czasu. Na razie jednak to on był górą. Matko, ludzie! Tu leży martwa kobieta! Rankiem 5 marca przypadkowi przechodnie znaleźli ciało młodej kobiety. Franika Ilie miała zmasakrowaną twarz, była pogryziona, a po śmierci sprawca nie tylko ją zgwałcił, ale i wysysał krew z jej ran. Miesiąc później, dokładnie w rocznicę dokonania pierwszego morderstwa, w nocy z 8 na 9 kwietnia 1971 roku zginęła kolejna ofiara, Georgita Popa. Umarła po zadaniu jej kilku ciosów w głowę, prawdopodobnie prętem. Po śmierci morderca zadał jej kolejnych 48 ciosów w klatkę piersiową, a następnie zgwałcił ją i pogryzł. Ostatnią śmiertelną ofiarą Rymaru była Michaela Ursu. Podczas próby pośmiertnego gwałtu napastnik został jednak spłoszony przez przechodniów. Mimo że aresztowano ponad 2,5 tysiąca osób, śledczym wciąż nie udawało się wytypować mordercy. W końcu jednak nastąpił przełom. W maju 1971 roku przy jednej z ofiar znaleziono ślady włosów sprawcy, a także dokument wystawiony przez lekarza w studenckiej przychodni. Szlak. Nie da się odczytać nazwiska pacjenta, ale jest pieczątka lekarza. Doktor Oktawian Jeniszte. Jedziemy do niego. Lekarz zeznał, że w marcu zbadał 83 studentów i wystawił im zaświadczenia. 15 z nich do tej pory nie oddało dokumentu na uczelni. Śledczy byli już niemal pewni, że wśród nich musi być poszukiwany wampir. 27 maja funkcjonariusze wkroczyli do akademika. 14 spośród 15 studentów, którzy nie oddali zaświadczenia, przebywało w swoich pokojach i miało przy sobie dokument. Jedynym nieobecnym był Jon Rymaru, student weterynarii. Pod jego łóżkiem znaleziono zakrwawiony pręt. Gdy śledczy wychodzili z akademika, dostrzegli wracającego z miasta poszukiwanego Rymaru. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna wpadł w panikę, wyciągnął ze sportowej torby kuchenny nóż i próbował się nim bronić przed zakuciem w kajdanki. Błagam, wybaczcie mi wszystko, co zrobiłem. Proszę! Po aresztowaniu porównano włosy i uzębienie Rymaru ze śladami znalezionymi na miejscu zbrodni. Wynik nie budził wątpliwości. Mamy tego drania. Podczas przesłuchania aresztowany milczał, wpatrując się tempo w ścianę. Zaczął mówić dopiero, gdy do jego celi dokwaterowano fałszywego złodzieja, pod którego podszył się jeden ze śledczych. I on na przemian przyznawał się do winy i odwoływał swoje zeznania. Gdy dowody okazały się miażdżące, a wszystkie żyjące ofiary bez cienia wątpliwości rozpoznały w nim napastnika, zaczął udawać chorego psychicznie. Kiedy lekarze uznali go za poczytalnego, wycofał swoje przyznanie się do winy i zamilkł ponownie, nie odpowiadając nawet na pytania swojego adwokata. Jego ojciec, Florea, mocno go wspierał. Mocno, ale do czasu. Podczas jednego z przesłuchań, kiedy Jon jeszcze chciał mówić, nagle oskarżył ojca o współudział w swoich zbrodniach. Po tym zeznaniu Florea zniknął. Nie pojawił się już nigdy na procesie syna, a służbom nie udało się go odnaleźć. Tymczasem matka zeznawała przeciwko synowi. Za 4 morderstwa, 14 napaści, 6 usiłowań popełnienia morderstwa, 7 gwałtów ze szczególnym okrucieństwem, a także pośmiertne zbezczeszczenie ciał i akty kanibalizmu, wyrok mógł być tylko jeden. Wyrok został powitany gromkim aplauzem publiczności zgromadzonej na sali sądowej.
23 października 1971 roku Remaru trafił do więzienia w Żilawie, gdzie został rozstrzelany, a następnie pochowany w nieoznakowanym grobie. Gdy chwilę przed śmiercią miał wyjść na dziedziniec, zaczął płakać i trząść się ze strachu. Poprosił o przepaskę na oczy. Jego ostatnie słowa brzmiały: zadzwońcie po mojego ojca! Niech przyjedzie i zobaczy, co się dzieje! To on jest wszystkiemu winny! Ja chcę żyć! Rzeczywiście. Śledczy od początku podejrzewali, że Florea Remaru, ojciec Jona, miał pewną wiedzę o morderstwach syna, a nawet, że pomagał mu je tuszować. Niestety nie byli w stanie udowodnić mężczyźnie winy. Nie stracili go jednak całkiem z oczu nawet po śmierci Jona. Rok po jego rozstrzelaniu Florea wypadł z pociągu lub został z niego wypchnięty przez śledzących go agentów Securitate. Nie przeżył. Badania jego ciała, przeprowadzone w Instytucie Medycyny Sądowej, przyniosły szokujące wyniki. To niemożliwe. Odciski palców Denata oraz rozmiar jego stóp pasują idealnie do sprawcy czterech zabójstw popełnionych w 1944 roku w Bukareszcie. Ofiary tych nigdy niewyjaśnionych zbrodni były kobietami, a wszystkich morderstw dokonano podczas ulewnego deszczu za pomocą tępych narzędzi. Co więcej, pierwszą ofiarą mordercy z 1944 roku była Elena Udrea. Pierwszą ofiarą Jona Remaru Elena Oprea. Podobieństwa były wręcz uderzające. Powiedzenie „jaki ojciec, taki syn” nabrało w tym wypadku makabrycznego wydźwięku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.